Dziś Narodowe Święto Niepodległości, które co roku obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania niepodległości Polski 11 listopada 1918 roku. W tym dniu, jak wiemy, Niemcy podpisały kapitulację i zakończyły działania się wojny I światowej. W Polsce natomiast Rada Regencyjna przekazała 11 listopada władzę wojskową i naczelne dowództwo przybyłemu poprzedniego dnia do Warszawy Józefowi Piłsudskiemu. Za tydzień mógł powstać pierwszy rząd utworzony przez desygnowanego Jędrzeja Moraczewskiego. Faktycznie w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości 11 listopada było uroczystością niemal wyłącznie wojskową. Dla upamiętnienia poległych żołnierzy i dla uczczenia żyjących bohaterów walk o odzyskanie niepodległości i państwowości. Z czasem rozwijały się uroczystości państwowe, przybywało odznaczeń, form upamiętnienia. Dość szybko dzień ten stał się wolnym od szkoły. Później jednak także od pracy, ale dopiero ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 dzień 11 listopada stał się oficjalnie świętem państwowym. Po II wojnie światowej rząd przywieziony z Moskwy wprowadził nowy termin odrodzenia już innej Polski, 22 lipca, znosząc i zakazując świętowania 11 listopada. Powrót do legalnych obchodów nawiązujących do odzyskania niepodległości po okresie zaborów był możliwy dopiero w 1989 i co ciekawe tuż przed wyborami przełomowymi owego czasu, bo 15 lutego 1989 roku, a więc jeszcze przez Sejm PRL. Wcześniej, bo w latach 80 i 81 dzięki sile społecznej Solidarności świętowano dwukrotnie 11 listopada, choć bez odpowiedniej podstawy prawnej. W kolejne 102 lata świętowania Dnia Odzyskania Niepodległości przez Polskę wspominamy fakt polityczny zjednoczenia ze sobą terenów i ludności z trzech zaborów w jeden organizm państwowy. Wspominamy zwycięskie walki o granice, które faktycznie trwały jeszcze kilka lat od utworzenia pierwszego rządu Rzeczpospolitej. Pamiętamy także o poległych, odznaczamy bohaterów o odzyskanie niepodległości, odbywają się uroczystości państwowe, pochody wojskowe oraz modlitwy przedstawicieli różnych religii i wyznań działających w granicach Rzeczpospolitej. Tego typu uroczystości jak powstanie państwa, czy jego odrodzenie po niebycie politycznym, a takim jest święto obchodzone 11 listopada, odwołuje się do ważnych wydarzeń z przeszłości. Wspomina kluczowe postacie, cywilne i wojskowe, ale także szeregowych bohaterów i przypomina ofiarę poległych, nieraz jeszcze dzieci. Od czasów starożytnych tego typu obchody traktowane były jako okazja do integracji obywateli wokół wartości fundamentalnych, stojących u podstaw świętującej społeczności. Powstał w starożytnej Grecji wręcz osobny gatunek mowy wygłaszanej w czasie tego typu uroczystości, określany jako mowa epideiktyczna, która wyróżniała się stylem podniosłym, odpowiednim do okoliczności. Kiedy w mowach sądowych przeważał czas przeszły, bo przecież osądzane były dokonane czyny przestępcze, w mowie doradczej na zgromadzeniu miasta czy senatu dominował czas przyszły, gdyż dyskutowano o tym, jakie decyzje należy teraz podjąć ze względu na przyszłe dobro ojczyzny, tej dużej i tej lokalnej. Natomiast w świętowaniu rocznicy zwycięskiej bitwy czy pogrzebu bohaterów dominował czas teraźniejszy, dla podkreślenia, że to dziś do uczestników kolejnej rocznicy przemawiają bohaterowie, polegli, osoby szanowane, zasłużone czy twórcy państwa czy odzyskanej niepodległości. Wspominanie minionych wydarzeń, zarówno radosnych, jak i tragicznych, jak założenie miasta, pokonanie przeciwnika,
szczególna tragedia całego miasta, to dobra okazja, aby aktualizować przesłanie płynące z przeszłości. To także wychowywanie przyszłych pokoleń i uczenie szacunku dla tego, co własne, szlachetne, co powinno być poniesione w przyszłość przez tych, którzy będą decydować o losach miasta i całego państwa przyszłości. To także okazja do obrachunku z tego dziedzictwa, jakim jest zwycięstwo, doświadczenie odzyskania niepodległości czy śmierć wielu bohaterów. Nieraz przy takich okazjach przywoływano wprost słowa bohaterów z przeszłości, aby osądzali współczesnych, świętujących jakąś rocznicę. Uczymy się od przeszłych pokoleń, i to nie tylko Polski, sposobu świętowania dzisiejszej rocznicy. Od Izraelitów, Greków, Rzymian, obywateli Stanów Zjednoczonych. Uczymy się umiłowania wspólnego dziedzictwa, szanowania zdobyczy naszych przodków, szacunku wobec kombatantów i bohaterów, ojców ojczyzny. Równocześnie konfrontujemy się z dzisiejszymi wyzwaniami, z tym, co w roku 2020 jest naszym największym wyzwaniem dla wszystkich. Od rządzących po samorządowców, odpowiednich służb, nauczycieli i uczniów, rodziców i osoby starsze. Widzimy dobrze, gdzie przebiega front. Lokalizujemy punkty słabe, szukamy motywacji, aby dokonać ograniczenia, czy pokonać ograniczenia i braki. Aby poszczególni ludzie mogli przekroczyć już osłabione siły fizyczne i psychiczne, a to przede wszystkim służby medyczne i sanepid. To jest też tegoroczny sposób umiłowania ojczyzny, aby jak najmniej osób umarło, aby dzisiejsze pokolenie uczniów i studentów nie miało poważnej przerwy w zdobywaniu wiedzy. Wykładowcy akademicy zwracają uwagę, że studenci pierwszego czy drugiego roku mają praktycznie rok stracony, nie umieją się uczyć zdalnie. Pewnie dziś bardziej stosowne byłoby, aby nie szukać pomników i grobów, ale spotkać i wesprzeć dzisiejszych bohaterów, którzy toczą wyczerpującą walkę z koronawirusem, bardzo często ponad siły, jak na najbardziej morderczym froncie. Pewnie zamiast przemarszu czy defilady wojskowej lepiej byłoby spotkać, zatelefonować, jeżeli będą mieli siły, jeżeli są na froncie. Z powodu wirusa, później także własnej kwarantanny, miałem okazję dzwonić, pytać, szukać pomocy, szukać wsparcia dla tych, którzy znaleźli się w sytuacji beznadziejnej. Tymczasem to ja znajdowałem umocnienie i to w wierze w potęgę ludzkiego ducha, który rozumie, co to jest dobro wspólne, co znaczy ojczyzna, nasi seniorzy, chorzy, umierający. Kto, moi drodzy, zauważy heroizm kilkunastu kobiet, które na wiadomość, że w jednym z DPS-ów jest koronawirus, usłyszały: proszę pani, kto może, niech zostanie na 2 tygodnie, niech rodzina przywiezie ubrania. Kto uważa, że nie może, choćby z racji dzieci małych, proszę pozostać w domu. W tym domu, o którym mówię, zostały wszystkie kobiety przy łóżkach chorych i umierających. W jednym z podobnych ośrodków, gdzie sytuacja była najbardziej dramatyczna na naszym terenie, bo niemal żaden pracownik nie pozostał zdrowy, przybyły najpierw wolontariuszki z jednego ze zgromadzeń zakonnych, młode, którym towarzyszyła prowincjalna. Później także dołączyli franciszkanie, wreszcie przybyli terytorialsi z naszym kapelanem. Kiedy zadzwoniłem następnego dnia do prowincjalnej, która poprzedniego dnia prosiła o błogosławieństwo, usłyszałem: jest ciężko. Wczoraj zmarło 5 osób, dzisiaj 4. Zobaczymy, co będzie jutro. Brakuje wszystkiego, ale najważniejsze, że wreszcie przyszedł fachowiec, który ma za sobą walki w ramach wojsk ONZ czy innych formacji, który ustawia wszystko, jak ma być. W takich sytuacjach beznadziejnych dobrze, że jest człowiek, który jest przekonany, który jest wykształcony, który jest uformowany i który szuka rzeczywiście możliwego rozwiązania w tych warunkach, jakie są.
Moi drodzy, częścią tego typu obchodów od starożytności były modlitwy, składane ofiary, ale także teatr, który miał dokonać przemiany i uszlachetnienia człowieka. Także dziś w wielu rejonach, podobnie jak w Polsce, częścią obchodów państwowych są nabożeństwa, modlitwy, ale także szukanie światła w Słowie Bożym, ale także przywoływanie świadectwa świętych, bohaterów, osób zasłużonych. Niechże liturgia słowa, jaką daje nam dzisiaj Kościół, da nam wskazania, zachętę, wezwanie do tegorocznego i przedłużonego świętowania odzyskania niepodległości. Dziś liturgia Kościoła przewiduje tekst z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa, który był pierwszym biskupem Krety. Pisze tak na początku dzisiejszego fragmentu. Najmilszy, przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Z naszym ziemnym, szlachetnym przezwyciężeniem podziałów była sytuacja w Cieszynie w 1918 roku, gdzie wspólnie o przyłączenie do Polski starali się ewangelik, katolik i socjalista, bo takich trzech najwybitniejszych obywateli tego miasta miał Cieszyn owego czasu. Myśleli globalnie, śląc jeszcze przed 11 listopada, bo w październiku, akces do Polski, która dopiero powstanie i gotowość podporządkowania się władzy centralnej w Warszawie. Działali równocześnie lokalnie, szukając porozumienia, także z Czechami mieszkającymi po sąsiedzku. Później zaś starając się do walki z rodzącym się dążeniem czeskich sąsiadów, aby przyszła granica przebiegała pomiędzy terenami o faktycznej większości ludności narodowości czeskiej albo polskiej. Moi drodzy, wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa apostoła Pawła, które płyną z Kościoła dziś, aby rozważyć. Rozważyć nie to, co odnosi się do innego, ale co odnosi się do mnie. W czym mogę uczcić to święto, abym stał się godnym świętowania i godnym szacunku ze strony tych, którzy odzyskali dla mnie niepodległość ojczyzny. Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom. Słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, oznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Amen.